Szanowni Państwo, teraz to jest punkt siódmy. Zanim przystąpimy do kolejnych punktów porządku obrad, ogłaszam. Ogłaszam 20-minutową przerwę na zwołanie posiedzeń Komisji Edukacji i Komisji Gospodarki Komunalnej w związku z potrzebą zaopiniowania projektu uchwał, które zostały podjęte przez zarząd i wprowadzone do porządku obrad. Bardzo proszę przewodniczących o przeprowadzenie komisji. Proponuję, żeby Komisja Edukacji zebrała się w pomieszczeniach biura tu zarządu, bo jest mniejsza chyba, a Komisja Gospodarki Komunalnej. Nie, nie, będzie trzeba zrobić osobno tę komisję, nie w jednym czasie. Proszę. Członkowie komisji się pokrywają, jeśli chodzi o komisję komunalną. Powiem tak, proponuję najpierw Komisję Edukacji, dobrze, w pokoju rady, a po Komisji Edukacji od razu zbierze się Komisja Gospodarki Komunalnej. Jeśli będzie trzeba więcej czasu, to trafi się, że zbiorą na każdą komisję 20 minut. Czyli przerwa 20-minutowa na poprawy dzisiejszej sesji po 20-minutowej przerwie spowodowanej posiedzeniami Komisji Edukacji i Gospodarki Komunalnej. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, z punktu 8. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym wydatków 96 na rok 2013. Paragraf pierwszy w planie rzeczowo-finansowym wydatków 96 na rok 2013. Zadanie OU łamane przez 04 łamane przez 2, czyli 2013. Dział 750, rozdział 75022. Dokonuje się zmian na łączną kwotę 1930 zł. I tak, w punkcie pierwszym składki na ubezpieczenie społeczne, tutaj nie mamy zmian. W punkcie drugim składki na Fundusz Pracy zmniejszenie po 130 zł. Plan MOT po zmianach będzie 90 zł. Na tym paragrafie, w paragrafie 41.70 wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie 700 zł. Plan po zmianach będzie wynosił 3600 zł na tym paragrafie. W punkcie czwartym paragraf 42.10 zakup materiału wyposażenia. Tutaj zwiększenie o kwotę 1930 zł, plan po zmianach będzie wynosił 7990 zł. Punkt 5 i 6 bez zmian. Punkt 7, paragraf 4300, zakup usług pozostałych, zmniejszenie o 100 zł. Plan po zmianach będzie wynosił 7360 zł. Punkt 8 bez zmian. W punkcie 9, paragraf 4370, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1000 zł. Plan po zmianach będzie to 4400 zł. Punkt 10, paragraf 4390, zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analizy opinii, tutaj bez zmian. Punkt 11, również bez zmian. Razem zmniejszenia wynoszą 1930 zł, a zwiększenia 1930 zł. Te wszystkie zebrane środki przechodzą na paragraf 4, czyli zakup materiałów i wyposażenia. Jest ta kwota 1930 zł, jak Państwo widzą. No i tutaj w zależności od potrzeb biura, ale już widzimy, że będą to, myślę, tonery do wszystkich urządzeń, jakimi tu Rada Dzielnicy pracuje, ewentualnie papier, oferty. No, przyglądniemy się potrzebą, tak żeby ewentualnie no, niepotrzebnie robić jakiś większy zapas. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia w paragrafie drugim. Uzasadnienie po analizie wykonania wydatków oraz potrzeb dla zadania OU łamane przez 04 łamane przez 13 w rozdziale 75022 za 8 miesięcy roku 2013 istnieje konieczność zmiany planu rzeczowo-finansowego wydatków 96 na rok bieżący. Opinia Komisji Rewizyjnej? Pozytywna. Pozytywna, dziękuję. Otwieram dyskusję Państwa. Bardzo proszę, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie? Nie widzę, zamykam dyskusję i obrady nad tym punktem porządku. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani, Panów Radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Łukasza o przeliczenie głosu.
15. Dziękuję. To jest przeciw. Nie widzę, kto się wstrzymał. Jedna osoba nie dała wyniki działalności. Dwóch nie ma. A nie ma. Za dużo kogoś policzyłem. Tak. Nie, bo jeszcze jest... No, nie to jest jest ok, tak? Nie ma. Wojtek doszedł jeszcze. Aha, tak jest. Zgadza się? Tak? Na podstawie głosowania stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę